Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, wszyscy, którzy mówicie w języku polskim, w jakimkolwiek jesteście miejscu, w Europie, a szczególnie wy w domach modlitwy świętego Szarbela, którzy mówicie po polsku, bo tych domów modlitwy świętego Szarbela już mamy coraz więcej, jak mogliście zobaczyć również będąc w Belgii. Pobłogosławiłem kolejny dom modlitwy świętego Szarbela, a już mam kolejne zgłoszenia, więc wciąż zapalają się serca, ale przede wszystkim też również i w tym symbolicznym geście lampy oliwne przed wizerunkiem tego świętego, który prowadzi nas do Matki Bożej w tym miesiącu. Szczególnie zatrzymujemy się obok niej, u Maryi, u naszej Matki. A święty ojciec Szarbel właśnie ukazał nam, jak bardzo ją ukochał. Moi drodzy, ten miesiąc, jak sami wiecie, to miesiąc wielkiej dla mnie pielgrzymki. Do serc ludzkich, pielgrzymki również osobistej, by powiedzieć Matce Bożej dziękuję, a także by przeprosić za siebie, za innych, za błędy. Matkę Bożą za również tych, którzy ją odrzucili, którzy nie uznali jej. I dzisiaj, jak zapowiadałem, również na naszym portalu, znajduje się w tym małym miasteczku w Niemczech, niedaleko Monachium, 80 km od Monachium. To miasteczko nazywa się Markt am Inn. To właśnie w tym miejscu, tu w tym miejscu urodził się Józef Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. I w tej świątyni został ochrzczony w pierwszy dzień Wielkiej Nocy. To jest rok 1927. Dokładnie 16 kwietnia, Wielką Sobotę urodził się, przyszedł na świat. Nikt nie przypuszczał, że zostanie papieżem, księdzem, biskupem. Żartował sobie jako młodzieniec. Bardzo mi się to podoba, gdy mówił do cioci: ciociu, ja zostanę biskupem, a miał wtedy Józef 15 lat, a ciocia żartowała, czemu nie papieżem od razu. I został papieżem. I dzisiaj bardzo was proszę o modlitwę w jego intencji. Tu, przed świątyni, w której został ochrzczony, do której przybył już jako następca świętego Piotra. Był tu jako kardynał w 1986 roku, a jako następca świętego Piotra przybył w 2006 roku. I byłem również tutaj. Bardzo sobie to cenię i cieszę się. Pamiętam, byłem również na pokładzie w samolocie z papieżem Benedyktem XVI. Pamiętam, kiedy jeszcze, gdy już wystartowaliśmy, odlatując do Rzymu, zrobiliśmy też taki lot jeszcze tu nad tym terenem. Nawet będę dobrze pamiętał, bo dosyć niezłą mieliśmy taką lekką nawet turbulencję w czasie tego obniżenia się tutaj, bo pogoda wtedy się już pogorszyła, ale tu mogłem rozmawiać również z Ojcem Świętym. Papież Benedykt XVI, który ukazuje nam swoim życiem, jak bardzo ukochał Pana Boga, kim dla Niego jest Chrystus, był, jest, bo przecież dziękujemy Bogu, że jeszcze Go mamy wśród nas, mimo że dzisiaj już schorowany, ale ukazuje nam wciąż, że źródłem i wszystkim jest Bóg. Tylko On nadaje sens życiu ludzkiemu. A uczy nas tej miłości Matka Najświętsza i On też dobrze wiedział. Dlatego też udałem się tutaj w Niemczech do sanktuarium Ulting, tam gdzie również On jako młodzieniec, ksiądz, biskup, a również i jako papież udał się, aby jej dziękować, bo jak dobra matka, która prowadzi do Jezusa, a zwłaszcza w tym miesiącu maju, kiedy widzimy dzieci ubrane na biało, przyjmujące Jezusa do serca, pamiętajcie, by tym dzieciom powiedzieć: dzieci kochane, oddajcie swe serce również Matce Bożej. Ona was będzie chronić. Ona was będzie wciąż prowadzić do Jezusa. Ona będzie czuwać nad tobą jak dobra matka. Jakże
Dziękuję Panu Bogu, że mogę tę pielgrzymkę odbywać. To nie jest, jak mówiłem w katechezie, którą mogliście również śledzić tydzień temu z Belgii, gdzie miałem rekolekcję. Mówiłem, to nie jest pokonywanie jakichś właśnie wyników Guinnessa, do księgi Guinnessa. Że ktoś może śledzić, że teraz już jadąc w stronę Italii, oczywiście dzisiaj 17 maja, kiedy jutro, czyli dziś sobota, 18, kiedy w sobotę będziecie oglądać tę katechezę, już będę w Mediolanie, w Desio. I tam we wspólnocie, w której tyle razy mogliście zobaczyć, będziemy przez 3 dni przeżywać rekolekcje. To już jest, będzie kolejny dzień rekolekcji, kolejnych, a później jeszcze Pesaro, a potem jeszcze koło Padwy. Ten miesiąc jeszcze ma trochę dni. Będzie to tysiące kilometrów i spotkań, i modlitwy, ale nie mógłbym tego wszystkiego uczynić, gdyby nie wasza modlitwa. Margaretek, którzy wspieracie mnie i wam bardzo dziękuję. Ale to wszystko, ile razy odprawiam mszę świętą w tych miejscach i dziękuję Panu Bogu, zawsze zabieram was wszystkich właśnie tu przy ołtarzu, w każdym tym miejscu, abyście mieli siłę i wiarę, abyście mieli taką miłość do Matki Bożej. I w tym miesiącu, jak sami mogliście przecież zobaczyć, te kraje, Belgia, no trudne. Zresztą o tym w specjalnej rozmowie mówi ksiądz Aleksander, polski ksiądz, misjonarz, który uczestniczył również w rekolekcjach, mówi o tamtej sytuacji. My musimy usłyszeć właśnie to wezwanie matki. Przyjdźcie dzieci, bo ja was czekam. Ja na was czekam. Przepraszam, ja na was czekam. Tak mówi Matka Boża. Maria właśnie wzięła nas jako dzieci, na które czeka, do których przychodzi. I dlatego zrozumcie, że po rekolekcjach w Belgii mogłem już wracać w stronę właśnie Italii, a jednak mówię, nie, pojadę do Paryża, do tego miejsca szczególnego, ale nie chcę już zwiedzać, wiele razy byłem w tym Paryżu, nie chcę oglądać miasta, może ile razy to też mogłem zobaczyć, przy różnych okazjach wcześniejszych, ale teraz tylko i wyłącznie tam, by pojechać i wrócić, by wyjechać z tego miasta napełnionym tylko tamtym spotkaniem, bez mieszania w umyśle i właśnie do tego miejsca, gdzie objawiła się Matka Boża świętej Katarzynie Labourę, o której świętej Katarzynie, o której mówi się święta ciszy. Jakże mi to przypomina o świętym ojcu Szarbelu. Święty ciszy, święty Szarbel. Jakby niesamowite. I te relikwie święte, które przewożę, jakby podróżują ci dwaj święci. Jan Paweł II, święty ojciec Szarbel, do tych szczególnych miejsc. I dziękuję Matce Bożej, również wołając do Maryi przez ich wstawiennictwo. Oni są tak blisko, oni ją tak bardzo ukochali. Za ciebie, za siebie, za każdego. Za tych, którzy może są na skraju jakiegoś wyczerpania duchowego. Abyś miał na nowo siłę, by powstać. Abyś miał na nowo siłę, by kochać. Abyś miał na nowo siłę, by powstać i pójść do Jezusa. O to bardzo proszę. Tak, i właśnie tam wtedy, w tej kaplicy. Ile już było przemyśleń i nad tym się pragnę zatrzymać w tej katechezie. A mianowicie w kaplicy Matki Bożej, tam cudownego medalika. Mam ten cudowny medalik, słuchajcie. Jak napisałem, to jak tarcza, a różańce z Jasnej Góry wiosę, gdzie przecież zacząłem ten miesiąc wspólnym różańcem przed wizerunkiem cudownej Matki Bożej. Różaniec jako taka broń miłości, tak. Miłością możesz zwyciężyć. Miłość może złamać serce,
najbardziej trudne i zamknięte. Jestem przekonany. Miłością, dobrym spojrzeniem, przytuleniem, chyba że ktoś odrzuca to. Kochani moi, dlatego dzisiaj zastanówmy się. Matka Boża przychodzi i mówi nam, że czekam, wciąż czekam. Kiedy w 1830 roku anioł przyszedł do świętej Katarzyny, tej siostry zakonnej, takiej prostej, zwyczajnej, pełnej miłości, szła do tych najuboższych, bardzo dużo czasu spędzała właśnie w miejscu, gdzie musiała wyprać wiele rzeczy, praczka. A do niej przychodzi Matka Boża, umęczona ta Katarzyna, ale miała czas, by z Marią rozmawiać. Miała czas. I właśnie Matka Boża mówi, czekam, byś rozmawiała, byś rozmawiał ze mną, byś rozmawiał. Tak. Właśnie nie tylko, oczywiście, zdrowaś Mario, różaniec, ale rozmawiaj ze mną. Tak jak święta Katarzyna, kiedy anioł jej powiedział, chodź teraz do kaplicy, w tamtę noc lipcową 1830 roku, zejdź Katarzyno, bo tam czeka na ciebie Matka Boża. I widzi ją siedzącą na krześle, nie na tronie. Zeszła królowa, by usiąść na krześle zwykłym. Dotykałem tego krzesła, jak pisałem. Chciałem dotknąć się jak szaty Jezusa. Bo przecież my ludzie również i tego potrzebujemy, choćby na chwilę. I tak prosiłem Mario, żebym miał taką cierpliwość do tych, którzy do mnie przyjdą, żebym mógł czekać na nich i wysłuchać ich, tak jak ona. I Matka Boża właśnie siedziała na tym krześle a Katarzyna klęczała obok. Klękajcie przed Maryją. Ludzie się zastanawiają, czy klęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Stoją, przyjmując Komunię Świętą. Ja mówię, klękajcie przed nią, przed Jezusem. Bo jeśli ktoś może, jeśli ktoś nie jest chory, jeśli ktoś nie ma choroby, która mu nie pozwala, to niech się pochyli, ale klękajcie, by w takim postawie powiedzieć jej, kocham i przepraszam. Mówił przecież święty Jan Paweł II. W tym tygodniu kolejne przeżywaliśmy wspomnienie urodzin również świętego Jana Pawła II, który klękał przed Matką Bożą. Wspominałem wiele razy Lourdes, kiedy przybył w ostatniej pielgrzymce, gdy klęczał w grocie Massabielle, ale pamiętam również, kiedy Ojciec Święty kiedyś w Castel Gandolfo zaskoczył chyba wszystkich. Szedł na spotkanie w Castel Gandolfo Jan Paweł II i na korytarzu tamtego właśnie pałacu papieskiego, na korytarzu, gdzie są stopnie, gdzieś w kąciku był stolik, na niej figurka Matki Bożej. Ojciec Święty przechodzi nagle na kolana, klęczy. Taką fotografię właśnie zdążył, uchwycił ten moment Arturo Mari, mój przyjaciel, który właśnie wiele razy mi pokazywał. Słuchaj, wszyscy byli zaskoczeni i gwardziści, wszyscy, nagle papież przy małej figurce klęczy i modli się w tym miesiącu. Mówię o tym, w tej pielgrzymce, właśnie dla Maryi, dla ciebie, dla każdego z nas. I w tym miejscu tak bardzo, bardzo szczególnym przecież, w Markt Am Inn. Tutaj, gdzie urodził się papież, który tak bardzo broni tego, co święte, tradycji, całym swoim życiem. I dlatego jakże ważne, abyśmy go tą modlitwą naszą otoczyli. Kochani moi, więc Matka Boża przyszła do Katarzyny, by słuchać. Ona chce nas słuchać. Idźmy więc do niej z taką właśnie miłością. Ile razy jestem tam, w tej kaplicy świętego Medalika, to wtedy drży mi serce, gdy pomyślę, że
przyszła do takiej małej kaplicy, w takim miejscu, może wtedy na pewno nie miała wielkiego znaczenia, nie miało wielkiego znaczenia to miejsce. Tak, bo Matka Boża przychodzi właśnie do każdego miejsca i do twojego domu przyjdzie i do twoich tych małych spraw, które masz. Pamiętaj, Matka tak kocha. We Włoszech Dzień Matki był teraz, kilka dni temu, w Polsce będzie niebawem 26 maja, ale przecież pamiętamy o naszych matkach, tych, które odeszły, ale też i módlmy się za tych, którzy nie mogą właśnie pojąć tej matczynej miłości, nie umią być dobrymi nieraz matkami, bo gdzieś się zamknęły, same przeżyły traumę dzieciństwa, która ich zamknęła właśnie na to, by otworzyć, by dać taką miłość, jak same potrzebowały, by otrzymać, a później same nie umią tego, ale by też za matki, by wręcz też nie obezwładniły wolności swoje dzieci miłością. Ileż matek jest tych, które po prostu zniszczyły własne dziecko nadmierną miłością, zaborczą miłością, zniszczyły, ponieważ nie wymagały. Zniszczyły, ponieważ nie umiały pogodzić się, że dziecko ma już swoją rodzinę, więc nieustannie chciały być dalej matką, która będzie kierować. Ty jesteś matką, babysitter. Mów dziecku o miłości do Boga, gdy już dorośnie. Przypominaj o tym, że Chrystus czeka. Upominaj, miej odwagę upomnieć, jeśli widzisz, że dziecko daleko od Boga i do końca swego życia, mamo. Ale daj wolność swojemu też dziecku, by mogło pokazać również, że potrafi chodzić samo, że potrafi samo zdobywać piękno i poznawać Boga, bo zostało ukierowane przez ciebie. A jeśli nie, no to módl się zawsze modlitwą przecież. Możemy wiele wyprosić, że Maryja pomoże, chwyci tak za rękę. Wielu przecież tak uchwyciła w tym miejscu, w Meczugorje, w sanktuariach różnych. Tak, idźmy więc do Matki. Pamiętajcie o mnie w modlitwie. Już gdy oglądacie tę katechezę, będę w Mediolanie. Kolejny dzień rekolekcji, później kolejne rekolekcje. Jesteśmy w tej wielkiej więzi, jedności razem. Niech Bóg wam błogosławi, niech wam udziela wszelkich łask. I proszę was, wspierajcie mnie i w modlitwie, w tej pielgrzymce, w tym miesiącu jeszcze tyle kilometrów, tyle rekolekcji różnych. Wspierajcie mnie, ale też powspierajcie i na jakiś sposób również, którzy mogą, ekonomiczne. Widzicie konto na naszym portalu, na którym możecie, telewizja Szarbel, wspomagacie całą tą pielgrzymkę, ale jednocześnie i realizację tych programów, które widzicie na portalu, realizację tych katechez. Myślę, że rozumiecie. Dlatego bardzo wam dziękuję za każdą ofiarę serca. A jeśli nie możesz, to módl się, by ktoś, kto może pomóc, to uczynił. Jeszcze raz wam dziękuję za wszystko i pamiętam w modlitwie. Niech Bóg wam błogosławi, a Maryjo, Matko, weź mnie i wszystkich każdego dnia pod swą opiekę. Do zobaczenia w sobotę następnego tygodnia, już na pewno z Italii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.